Do kogo powinniśmy się modlić? Do Ojca, do Syna czy do Ducha Świętego? Chłopiec lat 13. Muszę powiedzieć, że byłem szalenie zaskoczony tym pytaniem, które skierował do mnie 13-letni chłopiec. Bo to jest pytanie niezwykle głęboko teologiczne i dotykające tego, o czym mówiliśmy na początku, samej istoty Trójcy Przenajświętszej, w którą wchodzimy w dialog właśnie poprzez modlitwę. I tutaj najpierw odwołanie się do katechizmu Kościoła katolickiego, gdzie jest mowa o tym, że modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Jest działaniem Boga i człowieka. Wypływa z Ducha Świętego i z nas. Jest skierowana całkowicie ku Ojcu w zjednoczeniu z ludzką wolą Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Jeżeli mówimy, idąc za księgą Rodzaju, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to w świetle chrześcijaństwa trzeba by powiedzieć, człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo samej Trójcy Przynajświętszej. I wielkie dzieło Augustyna, tego ojca myślenia zachodniego z przełomu IV i V wieku, De Trinitate, o Trójcy Świętej, jest między innymi próbą zrozumienia, w jakich naszych władzach duchowych można odnaleźć podobieństwo i obraz Trójcy Przenajświętszej. W każdym razie, odpowiadając temu chłopcu wprost już na jego pytanie, zwrócę uwagę na sposób, w jaki zwłaszcza modlitwy podczas mszy świętej są konstruowane, formułowane. Zwracamy się zazwyczaj do Boga Ojca poprzez jedynego pośrednika, jakim jest Jezus Chrystus, w Duchu Świętym. I dlatego każda modlitwa jest zwróceniem się w gruncie rzeczy do całej Trójcy Przynajświętszej, a jednocześnie otwarciem się na to, do czego nas sam Duch Święty wzywa.